Pokój wam. To słowa, z którymi Chrystus zmartwychwstały przychodzi do apostołów wieczorem w dniu zmartwychwstania. Przynosi w ich zatrwożone serca dar pokoju. Chce, aby uczniowie, widząc go zmartwychwstałego, jeszcze bardziej uwierzyli. Drodzy parafianie, drodzy goście, święta wielkanocne to przede wszystkim święta radości i pokoju. Pragnę życzyć wam, aby Chrystus zmartwychwstały przede wszystkim wniósł w wasze serca pokój. W tym niełatwym czasie pandemii, gdzie nie mogliśmy się często spotkać na celebracjach liturgicznych, na mszy świętej, niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie wam pokój serca, odwagę, abyśmy wspólnie pokonywali właśnie ten ludzki strach, który często towarzyszy nam w tym czasie pandemii. Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie również dużo radości i nadziei na lepsze jutro. Zmartwychwstanie Chrystusa jest największym cudem, który my całym naszym sercem pragniemy wierzyć. Niech to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana, da nam tę radość i moc wiary. Moje życzenia kierujesz przede wszystkim do osób chorych, samotnych, którzy w tym czasie Triduum Paschalnego i Świąt pozostają w domach. Modlimy się za was, wspieramy was naszymi sercami. Życzymy, aby ten czas trudny jak najszybciej się skończył, a niech święta, może i czasem przeżywane troszeczkę inaczej, będą dla was czasem radości. Niech Chrystus zmartwychwstały wszystkim nam błogosławi. Wesołych świąt zmartwychwstania Chrystusa. Alleluja.